Legalne słuchanie muzyki i zarazem wspieranie artystów nigdy nie było tak proste jak dzisiaj. Wystarczy wykupić dostęp do jednego z wielu serwisów streamingowych, płacąc tylko 20 zł miesięcznie, i możemy słuchać tyle muzyki, ile tylko chcemy, bez żadnych ograniczeń i tym razem wspierając artystę, którego lubimy. Ale jak bardzo takim słuchaniem wspieramy artystów? Ile oni zarabiają? Najpierw musimy zrozumieć, jak w ogóle działają serwisy streamingowe, jak na przykład Spotify. Po pierwsze i najważniejsze są to sklepy. Mimo, że internetowe, to artyści, tak samo jak do fizycznego sklepu, nie mogą po prostu wejść i postawić swojego albumu na półkę. Muszą mieć jakiegoś dystrybutora, który dogada się z tym sklepem, dostarczy oficjalne wersje nagrań sklepowi, a sklep w zamian za to mu zapłaci. No i potem dopiero ten dystrybutor może się podzielić pieniędzmi z artystą. Ale jeśli jest to na przykład ogromna wytwórnia, która podpisała małego artystę, to możliwe, że w kontrakcie mają ustalone że artysta prawie nic z tego nie dostaje. Dla artystów, którzy nie są podpisani w żadnych wytwórniach, są niezależni dystrybutorzy. W Polsce ze względu na prawo nie ma zbyt wielu opcji, bo wydawanie muzyki i zarabianie z niej wymaga umowy. Więc dystrybucją niezależnych artystów zajmują się tylko te firmy, które zajmują się dystrybucją wytwórni. Bo większość wytwórni nie ma własnej dystrybucji. No i tak jak wytwórnia podpisuje umowę z dystrybutorem, tak samo niezależni artyści mogą podpisać z tym dystrybutorem umowę, według której w większości przypadków dostają 70% tego, co Spotify lub inne serwisy wyślą Dystrybutorowi. Ale ponieważ w Stanach i w innych krajach nie jest wymagana taka umowa, to jest bardzo dużo innych opcji i niektóre są tak uproszczone, że wystarczy w 5 minut założyć konto i już można wysyłać muzykę do dystrybucji. Najpopularniejszym dystrybutorem na świecie, którego ja na przykład używam, jest DistroGit i w nim za niewielką opłatę roczną można wydawać nielimitowaną ilość muzyki i dostaje się 100% zarobków, co jest bardzo fajne. Ok, wiemy już jak działa dystrybucja, także jak wyglądają zarobki? W każdym kraju jest inna cena korzystania z serwisów streamingowych. Spotify w Polsce kosztuje 20 złotych na Miesiąc, ale w Stanach na przykład 10 dolarów, a w Wielkiej Brytanii 10 funtów. Dlatego wartość każdego odtworzenia będzie zależna od tego, z jakiego kraju ono pochodzi. Dla przykładu przyjmijmy, że Spotify w Polsce w lutym zarobiło 100 milionów złotych, a ludzie z Polski odtworzyli jakieś piosenki 100 milionów razy. Więc teraz jakiś artysta, który wygenerował 10 milionów odtworzeń w lutym w Polsce, wygenerował 10 milionów złotych dla Spotify. Spotify bierze swoje 30% i te 7 milionów złotych idzie do dystrybutora tego artysty. Jeśli ten Artysta ma z dystrybutorem kontrakt 50-50, no to zarobił 3,5 miliona złotych. Oczywiście w kieszeni będzie miał o wiele mniej, no bo musi jeszcze odprowadzić podatki. Te liczby były oczywiście tylko przykładem dla ułatwienia, więc jakie są realne pieniądze z serwisów streamingowych? Mam przed sobą raport od Spotify ze stycznia, który rozlicza streamy z listopada, bo okres rozliczeniowy to 3 miesiące. I według niego za 29 tysięcy odtworzeń jednej piosenki z Polski zarobiłem trochę ponad 24 dolary. W zależności od miesiąca te wartości oczywiście będą się różnić, ale w Polsce zarabia się około dolara za tysiąc odtworzeń. Tworzeń na Spotify. Ale na przykład z Apple Music za 1000 streamów na jednej piosence zarobiłem aż 3,5 dolara. Różnica jest ogromna, ale bierze się stąd, że Apple Music ma tylko płatną opcję, a ze Spotify'a dużo tych streamów była z darmowych kont. Więc mimo że przelicznik na Apple Music jest znacznie większy, to artyści w Polsce i tak głównie będą zarabiać ze Spotify'a, bo po prostu o wiele więcej osób korzysta z tej platformy. W innych krajach zarobki są o wiele większe i dlatego artyści w Polsce często narzekają na Spotify, ale w innych krajach życie jest o wiele droższe i tam też artyści narzekają na Spotify. Ponieważ sprzedawanie muzyki w ten sposób istnieje dopiero od 15 lat, to ciężko jest powiedzieć, jak powinno być, ale zdecydowanie taka rzeczywistość, jaką mamy teraz, jest o wiele lepsza niż to, co było 50 lat temu. Każdy może w łatwy sposób robić muzykę. Muzykę i dzielić się nią z ludźmi. Ludzie mogą w łatwy sposób jej słuchać, a artyści zarabiają za to nie aż tak małe pieniądze. W przeszłości wydawanie muzyki było praktycznie niemożliwe dla zwykłej osoby bez pomocy wytwórni. Mam nadzieję, że teraz trochę bardziej rozumiecie, jak działa cyfrowa dystrybucja muzyki i życzę Wam miłego dnia.